wracamy po przerwie, w drugiej części naszej rozmowy. Że tak powiem, żartobliwie wysikani, najedzeni, napici. Gotowi do działania. Możemy rozmawiać. Bo tą drugą część naszej rozmowy chciałbym trochę przerzucić na tor, wiesz, tego, czym ja trochę żyję, ale czym też ty żyjesz. I dlatego... Rozumiem, że ja teraz pytania będę. Może tak być, może tak być, ale wiesz, dlaczego w ogóle my się tu spotkaliśmy, dlaczego rozmawiamy, bo widzimy pewne wspólne cele, nie wiem, może taki styl funkcjonowania na co dzień, jeżeli chodzi o dbanie w ogóle o siebie. Dlatego właśnie zaprosiłem kogoś, kto, wiesz, to jest w takiej branży sportowej, takiej, wiadomo, tak jak już wcześniej powiedziałeś, nie wiem, piłkarz, tenisista i tak dalej. Ktoś, kto ma wysiłek fizyczny, kto musi dbać oczywiście o aktywność, o dietę, o takie rzeczy. Nie wiem, czy mieliśmy do końca świadomość, że szachista, który siedzi sobie za stolikiem i przekłada tylko pionki, musi tak samo zadbać o siebie holistycznie, jak sportowiec, jak piłkarz na przykład. Nie? Jest takim samym pełnowartościowym sportowcem, który ma takie same wydatki energetyczne, który musi tak samo pracować nad głową, jak i nad ciałem. I ty nad tym pracujesz, masz tego świadomość i dlatego chciałem z tobą porozmawiać trochę w pierwszej części o tym, kim jesteś i czym są w ogóle szachy, ale też o tym, w jaki sposób dzisiaj właśnie profesjonalista przygotowuje siebie, o tym już wspomniałeś, że właśnie trzeba holistycznie do tego podejść, w jaki sposób właśnie profesjonalista przygotowuje się do tego, żeby być zawsze na topie, nie? Jak to wygląda, taki codzienny dzień szachisty, jak ono się odbywa, jak wygląda wyjazd właśnie i w kontekście, jak jesteś na zawodach, czy nie wiem, trzeba iść na jakiś regeneracyjny, wiesz, seans do jacuzzi, trzeba mieć masażystę, czy trzeba mieć jakąś sesję psychologiczną. To jacuzzi z szampanem, ale to potrudnieje. Wiesz, przybliż nam trochę z tej perspektywy takiego, wiesz, stricte sportowca, już nie w kontekście strategii szachów, tylko jak sportowiec szachowy, arcymistrz, przygotowuje się na co dzień do tego, żeby być mistrzem? Tak, tutaj na początek muszę koronne hasło powiedzieć, które zawsze powtarzam, że o wiele trudniej jest siedzieć i myśleć intensywnie 6-7 godzin, niż biegać 90 minut. Mhm. I mówię to do tego, że właśnie szachy mogą się nie do końca kojarzyć z wysiłkiem fizycznym, ale jednak jest to bardzo duże obciążenie na mózg. Mózg pracuje bardzo intensywnie. I to spalanie jest tutaj bardzo duże. I tutaj ten aspekt fizyczny jest bardzo ważny. No nie chcę powiedzieć, że jest na równi z tym szachowym, ale no dla zawodników arcymistrzów, zawodników z czołówki światowej jest to no nieodłączny element treningu. Takiści się gdzieś tam zawsze kojarzyli nie najlepiej, gdzieś tam przygarbieni, albo gdzieś tam z nadwagą, albo zbyt chudzi, ale te czasy już całkowicie minęły. Jako szachiści bardzo, bardzo dbamy o zdrowie fizyczne, czyli musi być trening fizyczny. Szachiści dobrze grają w inne sporty, w piłkę, w kosza, w tenisa. Także biegają, pływają, tak jak ja się. Jest to bardzo, bardzo ważny element. Do tego dochodzi też dieta, która jest bardzo, bardzo ważna, o którą trzeba dbać przed turniejem, kiedy jest ten okres przygotowawczy, treningowy, ale też w czasie turnieju. To też jest trudne, bo w różnych miejscach na świecie gramy. Różną kuchnię spożywamy. Te posiłki też są o różnych porach, w zależności kiedy jest gra. Także to też jest bardzo ważne. Sen jest także bardzo, bardzo ważny. Im wyższy poziom, tym właśnie te wszystkie rzeczy wokół szachów mają gigantyczne i można powiedzieć decydujące znaczenie, czyli kondycja fizyczna,
odpowiednia dieta, sen, samopoczucie. Okej, okay, Kamil, to jest ważne, to wiemy. Wiemy też o tym, że o tym mówią też badania naukowe, nie? Że jeżeli jesteś dobrze sprawny fizycznie, no to twój umysł działa lepiej, to wiemy. I świetnie, że w środowisku szachowym przyszła ta świadomość, bo tak jak mówiłeś, historycznie te świadomości przez wiele lat nie było, ale dzisiaj w dobie tego rozwoju, tej dyscypliny widać, że jest ta świadomość. I teraz powiedz, taki arcymistrz, który dba o dietę, ma swojego dietetyka, czy to rozmawiamy o tym, że on się sam w jakiś sposób uczy, czy nie wiem, czy może trener, bo powiedziałeś, że jako trener też jesteś takim mentorem, jesteś takim starszym bratem, czyli nie tylko zajmujesz się samą strategią, ale całym takim podejściem holistycznym do tego, żeby go przygotować do tego. Czyli to ty masz te kompetencje, na przykład dietetyka, czy już na takim poziomie szukacie dodatkowego specjalisty? Nie, no to absolutnie kompetencji dietetyka nie mam. Oczywiście na wcześniejszym etapie, gdzie ten poziom jeszcze nie jest najwyższy, no to gdzieś tam szachiści starają się dietę bardziej ogólnie gdzieś tam trzymać, w sensie takich nawyków zdrowych czy lepszych. No na tym etapie, co jestem dziadkiem, to ja się oczywiście współpracuję z dietetykiem z krakowskiego AWF-u i pod tym kątem też działa, bo tak jak powiedzieliśmy, jest to niezmiernie ważne dla funkcjonowania ogólnie organizmu. Tych czynników jest tutaj dużo, żeby ta maszyna, jakim jest super arcymistrz, współdziałała na wysokim poziomie, gdzie ten poziom jest bardzo zrównany, to właśnie takie elementy mogą zadecydować, kto zje lepiej przed partią. I ci topowi szachiści, nie wiem, czy współpracują, przypuszczam, że współpracują z dietetykami i przestrzegają diet i pilnują. Z tego co wiem, jest dużo wegetarian, także gdzieś tam mniej mięsa jest jedzone w czołówce. I te posiłki tutaj, to jedzenie no, wpływa na ogólną formę, okay. I jest bardzo ważne. Czyli mamy dietetyka, mamy trenera personalnego. Jak to wygląda tutaj z Jackiem? No w sensie taki mentor, już... tak jak powiedziałeś, to raczej gdzieś tam jest moja rola, czyli że taka bardziej psychologiczna, życiowa, to co jesteśmy na turniejach, między turniejami. Aczkolwiek też ja mam psychologa, z którym też współpracuję. I to są jakieś regularne sesje, tak? No, w zależności od. Czy wtedy, kiedy coś się właśnie dzieje, jest potrzeba, czy to jest po prostu właśnie taka regularna praca psychologa, że na przykład nie wiem, sesja raz w tygodniu po to, żeby... Różnie. Nie ma tutaj reguły. No akurat z Jaśkiem jesteśmy ludźmi takimi nie usystematyzowanymi, że tak powiem, jesteśmy bardziej chaotyczni. Dobraliście się? Tak. Nie ma tak, że mamy, nie wiem, plan działania na tydzień, minuta po minucie rozpisane. Często jest to na zasadzie takiej bardziej duszy artystycznej, że kiedy jest ta wena, kiedy jest ochota, spontaniczna akcja, wtedy zasiadamy i potrafimy trenować 8-10 godzin. Czasami jest tak, że nie mamy ochoty patrzeć na szach. Jasne, ale mimo wszystko szachista jako sportowiec musi być zdyscyplinowany na co dzień, tak? Czyli pilnować tej diety, pilnować tej aktywności chociaż fizycznej, tak jak mówisz, bieganie, pływanie, takie podstaw, żeby dostarczyć organizmowi tego tlenu, ruchu. Oczywiście, aktywności. To jest podstawa, bez tego w czołówce nie ma szans, także ten trening fizyczny, wspomnieliśmy, dieta, no z tym jest troszkę trudniej, o ile między turniejami, kiedy jesteśmy w domu, można to przepilnować, no często na turniejach z punktu widzenia logistyki nie zawsze jest to jak najbardziej zrozumiałe. Udaje. Bo...
Bo pamiętam, że teraz też byliście za oceanem, tak? Gdzie byliście? Nie, w Indiach byliśmy. A w Indiach? Także kuchnia, okay, duska taka dobra. Połączona. Mi się skojarzyło gdzieś tam jakaś Ameryka Południowa, tak, Indie. Międzynarodowa kuchnia. To jedzenie hotelowe też na pewnym etapie też się nudzi. No, na ile mamy możliwość tą logistyczną właśnie, to staramy się jeść zdrowo, dobrze, odpowiednio, żeby na partię nie iść przejedzonym, przygłodnym. No tak, bo w czasie partii nie ma czasu na jedzenie, nie? Czyli jeżeli partia trwa 6 godzin, to... Jeżeli przeciwnik myśli, to jak najbardiej można odejść od stolika szachowego i spojrzeć, czy banana, czy jakąś czekoladę. Właśnie. Często szachiści zabierają ze sobą coś na słodko, z tego względu, że bywa tak, że na 5-6 godzinie gdzieś ten cukier spada, a yes. Bardzo często jest to decydujący moment partii, kluczowe momenty rozgrywki, więc gdzieś, żeby to w trakcie wyrównać, to trzeba coś tam podjadać. Czy używacie jakichś wspomagaczy w kontekście rozumieć, nie wiem. Kawa, yerba, Red Bull. Nie wiem, co tam jeszcze można. Sobie mówimy o jakichś dozwolonych środkach jak najbardziej, tak? Ale takich wspomagaczy, że nie wiem, Gaminate. Nie, raczej nie. No szachiści pijają kawę, tak? No ale kawa to jest to, chwilowe podniesienie, tak? Tam, mam nic... już chyba w ogóle nie działa kawa. Trzeba w ogóle termos chyba wypić. Ale nie ma jakichś takich, że tak powiem, w waszej branży, tak kolokwialnie powiem, że lubujemy się w yerbie, na przykład szachista zawsze popija yerbę. Coś, nie macie takich... Raczej nie, no są szachiści, którzy, tak jak mówię, gdzieś tam kawę wypiją, herbatę, w trakcie partii też można. Także kawa, herbata, no głównie woda raczej. Jasne, czy raczej takich wspomagaczy na... Oprócz niedobór cukru, jeżeli jest długa partia, raczej nie używacie. Jakieś guarany, bo to są też naturalne takie środki, które mają kofeinę, raczej nie używacie. Być może jakieś przypadki są, gdzie... Chciałem się dopytać, czy są jakieś trendy, bywają trendy gdzieś, nie? Nie ma tutaj trendów, aczkolwiek na imprezach szachowych, na turniejach, są testy antydopingowe. Na olimpiadach szachowych, na takich bardziej ważnych, prestiżowych zawodach, to wyrywkowo sprawdzają niektóre osoby, ale powiem szczerze, że nie znam list. To znaczy, co jest zabronione, chociaż ostatnio pamiętam, że przed jakimś turniejem Jasiek miał zapalenie ucha i dostał się jakieś lekarstwo. Dobrze, że ktoś zwrócił uwagę, że pojawił się tam środek, który akurat był zabroniony w sportach fizycznych, nie wiem, jak w sportach szachowych było. Także gdzieś tam są w szachach tematy dopingu tego fizycznego, ale tutaj bardziej, jeśli chodzi o nas, mówimy o dopingu tym elektronicznym, czyli oszustwa typu, że gdzieś tam ten silnik, komputer zainstalowany w telefonie, w zegarku, w długopisie może podpowiadać ruch. No, najważniejsze imprezy szachowe nie można wejść ze swoim zegarkiem, nie można nawet swojego długopisu przynieść, który się pisze ruch. To ciekawostka, bo o tym nie pomyślałem. Także tutaj bardziej ten tutaj jest takie pole większe do wspomagania i oszukiwania, niż jeśli chodzi o fizyczne sprawy, okay. Tak. Okay. A jak widzisz w ogóle świadomość dzisiaj, bo powiedziałeś, że ta świadomość rośnie, ale jak jesteś, w jakim tempie? Bo ja w branży dietetycznej jestem już, wiesz, od 9 lat bardzo intensywnie działam w tej branży i widzę, i przede wszystkim jedną z misji Ruch Oli jest to, że oprócz żywienia chcemy szerzyć tą świadomość zdrowego odżywiania,
żeby w ogóle odżywianie i dietetyka nie kojarzyła się z tym, że się odchudzasz, czy że to jest jakiś totalny wysiłek, tylko to jest styl życia po prostu. Masz świadomość, że pewne rzeczy ciebie trują, pewne rzeczy tobie nie służą i świadomie po prostu podchodzisz do odżywiania swojego organizmu. I widzę, jak ta świadomość niestety jeszcze jest bardzo niska. Mimo to, że widzę duży trend wzrostowy, od 9 lat ta świadomość bardzo mocno rośnie, ale mimo wszystko, patrząc na skalę na przykład całego kraju, nie, tych teraz pewnie jest 40 milionów, razem z Polakami pewnie to będziemy mieli, rozumiesz, tych naszych Polaków, nazwijmy to, że uchodźcy, są już tutaj z nami zadomowieni, ale to już nie ma znaczenia. Nie wchodźmy w to. Po prostu jest duża skala i mimo to widzę, że wiesz, McDonaldy pękają w szwach, otwierają się kolejne, tych fast foodów, kolejny, wiesz, KFC i te inne, już których nie jestem w stanie wymienić, bo jadę autostradą i coraz to nowe marki się otwierają. Wiesz, tam pękają szwach, wiemy, że to jest bardzo mocno przetworzone, to jest niezdrowe, to są tam mnóstwo tłuszczy trans, mnóstwo cukru, zasypane po prostu cukrem, nie? Oczywiście tu wspomniałeś o takim, tylko żeby była taka świadomość oglądających. Takie wspomaganie bananem, kiedy jest spadek tego cukru przy bardzo dużej aktywności, jest ok, ale my tu rozmawiamy o tym, że ludzie na co dzień z tego cukru kilogramami w siebie wsypują, bo w tych przetworzonym jedzeniu, przekąskach i tak dalej, tego cukru jest po prostu mnóstwo, więc to są dwie takie różne rzeczy. I teraz, jak to wygląda w świadomości właśnie szachowej? Czy widzisz, że ten trend jest wzrostowy, to wiemy, bo to powiedziałeś, ale na jakim to jest poziomie, tak patrząc globalnie na całą strukturę? No jest to, tak jak mówisz, jest to ogólnie tendencja jest wzrostowa, ale na pewno jest to jeszcze dużo, dużo pola do działania, żeby ludzi uświadamiać. I o ile chodzi o czołowych szachistów, tych najlepszych, to ta świadomość jest wysoka. Nie wiem, jak to wygląda na niższych szczeblach. No ale mam też kolegów, którzy byle czego nie zjedzą, którzy pilnują tych tematów. No, mi się to wydaje, że to się wiąże też po części z tego, że gdzieś tam latami byliśmy przyzwyczajani do pewnych spraw, w tym sensie, że ja pamiętam mój turniej w Warszawie, taki juniorski w latach 90. Warszawska jesień to się nazywało i to był bardzo fajny turniej, bo tam czołowi juniorzy grali z różnych państw, ale tam wszyscy chcieli grać nie dlatego, że to był dobry turniej, tylko dlatego, że tam dawali prawdziwą mleczną czekoladę do partii. Pół milki każdy dostawał i banana. I to była wielka radość. Ja pamiętam, jak pierwszy raz pomarańcza spróbowałem. Główną zupą była zupa szczawiowa z jajkiem za dzieciństwo. Później poleciałem do Stanów, gdzieś tam na zachód zacząłem wyjeżdżać na turnieje, więc pojawiły się fast foody, o których wspomniałeś. Więc wydaje mi się, że moje pokolenie gdzieś jest przyzwyczajone w tym sensie, że co było, to się jadło. Wydaje mi się, że ludzie młodsi teraz mają lepsze podejście do zdrowego żywienia niż my, troszkę starsi, gdzie byliśmy nauczeni, że co było, to było. I tą świadomość trzeba tutaj polepszać. Myślę, jak wyglądają szkoły dzisiaj? Mówię o szkółkach treningowych, klubach treningowych. Czy w klubach jest już od samego początku, jak przychodzi właśnie takie dziecko na to, żeby trenować? Czy tam już jest takie podejście, nie wiem, może rozmowy z rodzicami, spotkania, że przychodzi trener czy osoba prowadząca, tak, i mówi na przykład do rodziców, uświadamianie rodziców, tak, okej. Szachy szachami, ale dobrze by było, żeby zadbać o to i o to. Czy
Czy jest taka tendencja, czy tutaj jeszcze też wymaga to pracy? Że... Nie, na pewno wymaga pracy. No, ja tak, jeżeli ja prowadzę jakieś zajęcia, bo oprócz treningu z Jaśkiem czasami gdzieś tam w klubie jakieś wykłady, w klubach jakieś wykłady daję. Także przy okazji takich spotkań nawiązuję do tych spraw, o których mówiliśmy, czyli zdrowego żywienia, kondycji fizycznej i dobrego spania. Ale jest tutaj no, jeszcze bardzo, bardzo dużo do zrobienia, a jest to bardzo, bardzo ważne. No, tak jak ja i mój syn, który trenuje tenis ziemny wyczynowo, zdecydowaliśmy się korzystać tutaj z waszego jedzenia. No bo mamy tą świadomość, tak, że wyczynowy sport to nie jest tylko przestawianie figur i machanie rakietą, ale to jest coś więcej. I mi się wydaje, że generalnie ludzie jeszcze nie rozumieją tego. No, ludzie rywalizują wszędzie, tak? W biznesie, w sporcie, na uczelniach chcą być lepsi od innych, no, ale nie mają jeszcze tego poczucia świadomości, że tą lepszość, tą przewagę buduje się też właśnie to, co mówimy, tak? Zdrowym jedzeniem. Tak? Zdrowe jedzenie to jest lepsze samopoczucie, tak? Lepsze zdrowie, lepsza efektywność działania i nie dostrzegają, że są to elementy powiązane. Tak, to jest, wiesz, to ja często o tym mówię, bo to jest nasze paliwo, nie? Bo jedzenie jest naszym paliwem. Oczywiście też to, co pijemy, bo często też spotykam się z takimi sytuacjami, kiedy nasi podopieczni, no ale ja tylko państwa catering, a nie widzę efektów, nie? A później nasi dietetycy dopytują, nie? Klienta, ale proszę pani jeszcze opowie o to coś więcej, co pani pije, nie? Tylko herbata i woda? No i dwie kawy dziennie. A wiesz, dopytują, takie moje ulubione latte 300 ml z jakimś tam sosem karmelowym, nie? I wiesz, taka totalna bomba kaloryczna, a ona jest na diecie redukcyjnej, gdzie chce schudnąć. I to już jest pani w jakimś tam średnim wieku, której ten metabolizm też już nie jest tak jak u młodej osoby, więc trzeba naprawdę zadbać o tą dietę tak naprawdę szczegółowo i niczego nie ominąć. Więc często to, co pijemy, też ma znaczenie, nie? Napoje słodzone, gazowane i tak dalej, puste kalorie. My myślimy, że jemy dobrze, ale pijemy źle. I, więc też trzeba zadbać o to, co pijemy. I tak patrzę właśnie w kontekście tego, co mówisz, że jeszcze dużo pracy przed nami, nie? W kontekście tej świadomości, nie? Tak, tutaj jest dużo do zrobienia. Ja sam widzę po sobie, bo tak jak opisałem to na początku, jak byłem dzieciakiem, juniorem, ja byłem niejadkiem za dziecka, ale wyjazdy na turnieje mnie nauczyły jeść wszystkiego, no bo nie zjadłem, to chodziłem głodny, ale ta świadomość rosła. Gdzieś tam przewinęły się te fast foody, kiedy podróżowałem po Stanach, bo to było wszystko w biegu. To jedzenie hotelowe. Ja tak naprawdę gdzieś, jak poznałem moją przyszłą żonę w liceum, to ja się dowiedziałem, co to jest broku czy brukselka. Wcześniej nie wiedziałem takich rzeczy. I gdzieś ta świadomość wiele, wiele lat rosła i ostatnie lata gdzieś zaczęliśmy wprowadzać. W związku z tym, że syn trenuje też sport wyczynowo. Dla mnie też z wiekiem stawało się to coraz bardziej ważne, gdzieś zaczęliśmy wprowadzać coraz więcej zdrowych nawyków, czyli pijemy tylko wodę, cukier na początku chwili to używaliśmy, cukru teraz w ogóle nie używamy, więcej warzyw, no, posiłki mniejsze, nie podjadanie nocami, gdzie ja potrafiłem, nie wiem, o 23 otworzyć lodówkę i coś podjadać, albo całą czekoladę zjeść.
Także gdzieś odrobinę takiej siły woli człowiek jest w stanie wprowadzić dobre nawyki. Kiedy od momentu, kiedy rukola się pojawiła, no to jest w ogóle idealnie. Bo mimo wszystko były te dobre nawyki, no ale zawsze to życie w biegu było, że rano czasami się nie dojadło tego śniadania. Tutaj tylko kawa była, tak? Syn między treningami tenisowymi gdzieś do galerii, jakiś tam Chińczyk w bufecie ohydny i nie byliśmy w stanie wszystkiego uniknąć. Teraz wygląda to zdecydowanie lepiej. Mamy tą świadomość, lepsze samopoczucie generalnie, że żyjemy już mega zdrowo. Tak dobrze mówisz o rukoli, że się zarumienię. Tak, ale z tego co mówisz, chcę wyciągnąć wnioski, wiesz, żeby nie być stronniczym. Ale z tego co mówisz, w zabieganym życiu jednak przygotowane posiłki, które są zbilansowane, no to jest na tyle wygoda właśnie, że nie ominiesz śniadania, bo nawet jak gdzieś wybiegasz, to weźmiesz to pudełko ze sobą i gdzieś tam, wiesz, po prostu wetniesz w samochodzie, nie? Na szybko otworzysz to pudełko i zjesz to śniadanie, nie? Zgadza się, to jest bardzo, bardzo, bardzo praktyczne. Bardzo praktyczne. Mój syn na treningi zawsze zabiera, żeby w przerwie między treningami zjeść, a w podróży też bardzo, bardzo często korzystam, także tutaj ten praktyczny aspekt też jak najbardziej. No to jest jedna z głównych przyczyn dzisiaj w ogóle korzystania klienta z cateringu. Jak badania mówią o tym, że dzisiaj już aspekt tej wygody i oszczędności czasu jest ważniejszy dla klienta niż sam aspekt zdrowotny. Bo mamy dzielimy to mniej więcej na dwa rodzaje klientów. Właśnie ci, którzy chcą schudnąć, czyli przez aspekt zdrowotny lub skorzystać z diety specjalistycznej, bo ma jakieś schorzenie, jakąś chorobę, może przewlekłą i potrzebuje diety specjalistycznej, która ureguluje pewną gospodarkę w organizmie, a inni po prostu korzystają z tego albo właśnie, żeby schudnąć, albo przede wszystkim zaoszczędzić czas. Nie? Więc dzisiaj widzimy, jak ten świat biegnie. Ja tak nie chcę mówić, bo to głównie moja żona przygotowywała posiłki, tak żona ma więcej czasu. Kochany mężu, ale powiedz teraz, tak szybko jeszcze wrócę, bo kilka razy powtórzyłeś na temat snu, dobrego snu. Co masz na myśli? Bo czym dla ciebie jest dobry sen? Znaczy, Bo ja mam na przykład z tym problem, nie? Ja jestem nocnym markiem, jestem sową, taką typową. Tak jak ja. Zawsze lubię. I lubię posiedzieć i pospać, nie? A staram się zmieniać te nawyki ostatnio u siebie, bo nie zawsze mogę pospać dłużej, nie? Mam czwórka dzieci, biznes, nie zawsze mogę pospać dłużej, więc muszę się akurat zmusić do tego, żeby pójść szybciej do tego łóżka i przespać odpowiednią ilość godzin. Jak to jest u ciebie? Jak to jest u Janka? Jak wy o to dbacie? Różnie to w praktyce wychodzi, ale ja też przez wiele, wiele lat właśnie jestem osobą nocną. Przyzwyczaiłem się tak, że lubiłem w nocy pracować, bo był zawsze więcej spokoju było. Mama nie wołała na obiad, kumple nie dzwonili, żeby gdzieś wyskoczyć. Także to już z czasem gdzieś tam został ten nawyk, ale bardziej mi chodzi o ilość godzin, które trzeba przespać, żeby odpowiednio i efektywnie później funkcjonować na drugi dzień. W sporcie jak najbardziej jest też bardzo ważne. No ja się to w ogóle czasami potrafię spać po 10-12 godzin w czasie trudnych. Wtedy nie ma czasu powtórzyć wariantów. Ale to też pokazuje, jak bardzo fizycznie organizm jest wyeksploatowany. Tak, wyeksploatowany jest bardzo. No ja akurat mam coś takiego, że jak za długo pośpię, to też mi się spać chce, więc no, myślę, że taka osoba w moim wieku 7 godzin powinna spać, a wiem, że no, wielu osobom się to nie udaje i to z różnych względów, no, są czasy jakie są zabiegani, zestresowani, nerwowi, więc dużo osób ma kłopoty.
ze snem, ale no, taką efektywność życia w ogóle, no to ten sen ma, tak jak dieta, sen ma też bardzo, bardzo duże przełożenie i my w czasie zawodu też tego bardzo, bardzo przestrzegamy i pilnujemy. Nawet jak gdzieś lecimy na turniej, te godziny wylotu są tak dobierane, by się nie zadłużył ten rytm dnia, żeby gdzieś tam nie trzeba było się zrywać o 6 rano, żeby na lotnisko jechać, żeby gdzieś tam nie lądować o 2 w nocy i tak dalej, i tak dalej. Przed partią szachową też jest bardzo fajnie sobie taką drzemkę zrobić, 15 minut. Takie 15 minut drzemki czasami potrafi działać cudo, to jest taka regeneracja. A jak autem często się jedzie, gdzieś tam człowiek zmęczony, przysypia, ja tak miałem parę razy, zjeżdżam 10-15 minut. Nawet jak nie uśniesz, zamkniesz oczy, tam wrócisz i się rodzisz na nowo. Masz rację. Tak, bo dużo o tym staram się też szkolić i mówić właśnie w kontekście drzemki, jaka jest zbawienna. A powiedz mi, jak pracujesz w nocy, układając strategię, na przykład na takim wyjeździe, robisz to elektronicznie, czy robisz to klasycznie? Nie, na komputerze. No, są programy szachowe, gdzie mam podpięte silniki szachowe, podpowiadające najlepsze możliwości. Ja to przestawiam, czasami modyfikuję, czasami próbuję wprowadzić bardziej taką ludzką myśl do tego, co poleca komputer. Bo te narzędzia mają wszyscy. Każdy może przestawiać tak jak ja. I każdy tak przestawiać. I konkurenci też mają swoich ludzi, swoje sztaby, które robią to samo. Sztuką jest gdzieś tam zdobyć jakąś taką przewagę na zasadzie jakiegoś niuansu bardziej takiego ludzkiego. Coś zmienić, czymś zaskoczyć. Czyli technologia dzisiaj jest technologia po części tutaj trochę z jednej strony rozwinęła szachy, dała narzędzia ludziom, którzy dzięki tym narzędziom mogą dojść do pewnego poziomu. Pomogły wielu osobom się rozwinąć szybciej, ale też po części zabijają troszkę dyscypliny. No, na przykład na meczu Mistrzostw Świata większość partii, 80-90% partii, to kończą się remisem. Ta teoria początkowa jest tak rozpracowana, że w momencie, kiedy zawodnik wyuczy się tego wszystkiego, skupuje na pamięć, no ciężko jest go czymkolwiek zaskoczyć. Ale to już zeszliśmy. Zeszliśmy na szachy. Trochę zeszliśmy, ale dlaczego o to zapytałem? Dlatego, że akurat wiesz, niebieskie światło, sztuczne światło, które w nocy gdzieś tam oddziałuje na ciebie, też może zaburzać później jakość tego snu, nie? Bo powiedziałeś też ważną sprawę o długości snu, ważną sprawę o drzemce, ale teraz tu jako specjalista chcę ci powiedzieć, że... Ale akurat to mówię, jeżeli powiedziałeś, że tak naprawdę technologia dzisiaj już jest, że tak powiem, wkorzeniona w tą branżę w kontekście na najwyższym poziomie, jeżeli przygotowujecie się i do tego jest potrzebny komputer, no to tego nie unikniemy, nie? Bo dobrze jest po prostu wieczorami gdzieś tam godzinę przed snem gdzieś te zrezygnować z tego niebieskiego światła i tak dalej. Tak nie wygląda, że ja dzień w dzień nie śpię w nocy. Mówię o zawodach, nie? Mówię przede wszystkim o zawodach. Tak, ale to też, tak jak mówię, na zawodach też nie jest tak, że ja codziennie nie śpię i codziennie po nocach gdzieś tam szykuję rzeczy. Większość rzeczy mamy już przygotowanych wcześniej, gotowych. To jest ta praca między turniejami, ta domowa. Oczywiście zdarzają się momenty, kiedy gdzieś tam nie prześpię nocy, ale to nie jest... Zresztą bym fizycznie nie dał rady tyle nocy nie przespać pod rząd. Ale jak Janek grał Puchar Świata w Soczi, pamiętam, to ciężko tam pracowałem i już tam po dwóch tygodniach już chodziłem trochę jak taki zombie. No powiedz, Kamil, tak sobie myślę jeszcze o używkach. Jak wygląda to z używkami? Używkach? Dużo jest alkoholu, bo wiesz, są takie gdzieś
sektory, nawet w sporcie, że gdzieś, nie wiem, te używki się pojawiają, nie? Czyli alkohol, czy papierosy, czy tutaj w środowisku szachowym widać dużo palaczy, albo dużo przywija się gdzieś alkoholu, może po później, nie wiem, jakieś celebracje, wiesz, wyzwanie. Tak słyszę, że na przykład w środowisku piłkarskim tak się często zdarza, nie? Że chłopaki tam lubią pójść. Ja myślę, że to w każdym sporcie gdzieś te obciążenia, ta presja psychiczna, te emocje, ta rywalizacja, to jest takie, no, takie dobre podłoże, żeby człowieka gdzieś tam na złą drogę sprowadzić, więc gdzieś tam siłą rzeczy naturalne jest, że gdzieś tam sportowcy gdzieś mogą próbować takich reakcji, żeby odreagowywać to co powiedziałeś. Aczkolwiek no, w profesjonalnych szachach, no nie oszukujmy się, nie da się tak. To nie są czasy piłkarza George'a Besta, który gdzieś tam pijany na trening przychodził, czy na mecz. No, to, co mówiliśmy tutaj cały czas, ta wydajność organizmu musi być na odpowiednim poziomie i to nie ma opcji, że ktoś przyjdzie na kacu i zagra dobrą partię. Także, to racja. Także... Może nie przed samym, wiesz, ale może po zakończonym turnieju. Szachiści tutaj ci najlepsi, oczywiście nie ma mowy o żadnych używkach, pilnują tego raczej sporadycznie, jakieś jedno piwo, dwa piwa, lampka wina, papierosy też nie. Jeden z pierwszej dwudziestki szachistów, jedna osoba pali papierosy. Ja nie mówię o tym niższym poziomie, takim półamatorskim, gdzie wiadomo, że są szachiści, którzy za główny cel wyjazdu na turnieju uważają życie rozrywkowe, także tacy też są, ale tutaj mówimy o tym najwyższym topowym. To super. Topowym. To mnie cieszy, że jest chociaż świadomość tutaj tak wysoka świadomość w kontekście używek. Tak, nie, to nie ma możliwości, tak jak mówię. To, jeszcze wiele lat temu to palili podczas pary, ale to ogólnie lekarze twierdzili, że palenie pomaga. Tak? To jeszcze jest temat dość świeży. To mogły być takie przypadki. No, na przykład w tym serialu Gambit Królowej, nie wiem, czy oglądałeś, jak nie oglądałeś, to musisz oglądać. Tam. Bardzo fajnie było to pokazane, zrobione cały serial. Tak stricte szachowo było to profesjonalnie zrobione, zresztą chyba sam Kasparow to konsultował. No to jedyną taką rzeczą, która była nierealna, to było to, że główna bohaterka gdzieś tam po imprezach przychodziła i potrafiła grać na najwyższym poziomie. No to jedyne, co tam się zrobiło. W dzisiejszych czasach to nie ma prawa bytu, nie przejdzie. Okej. Czy po zawodach zawodnik jest jakoś tak, bo to wiesz, mówisz 9-10 dni. Tak. To jest najgorszy moment, słuchaj, po zawodach. Jak wygląda, jest jakaś taka regeneracja? Słuchaj, to jest, mnie nie ma. To jest jak zejście, no, osoby uzależnione. No, naprawdę, dopóki jest adrenalina, dopóki są emocje, dopóki się coś dzieje, cokolwiek co się dzieje, no to człowiek funkcjonuje, ten organizm funkcjonuje, ale w momencie, kiedy nagle jest koniec turnieju, no to jest bardzo niebezpieczny moment. Myślę, że dla wszystkich sportowców, dla nas również, ja zauważyłem taką zależność, że zawsze jak wracałem z turnieju, to od razu łapałem gdzieś przeziębienie, miałem osłabiony organizm, czułem się słabo. Dlatego staramy się w momencie, kiedy wracamy z zawodów, staramy się od razu bilansować wysiłek fizyczny, czy to basen, czy to rower, czy to siłownia, żeby ten organizm nie był słaby. Mhm. Ale to jest taki moment, to, tak jak mówię, bardzo niemiły, niefajny. Czyli jednak wysiłek taki, znowu, nie? Wracamy do tego, że wysiłek fizyczny jest duży. Tak, wysiłek jest duży, cała ta emocje, to wszystko, tak? W momencie, kiedy się to kończy, no to jesteś wrakiem człowieka i musisz to wtedy fizycznością nadrobić, wrócić do formy. Także bardzo często wracamy z zawodów od razu. Też aktywność fizyczna musi być. Okej.
to widzisz, to mnie zaciekawiłeś, bo myślałem, że właśnie będzie 3 dni laby i nic nie robienia i spania też po 12 godzin. Czasami też się tak zdarza. Ale generalnie maszynami nie jesteśmy, ale staramy się. Ale staracie się od razu gdzieś tam... Oczywiście, zbilansować gdzieś tam nadrobić i drogi. Okej, okay. No to mądre. No tak jak w pandemii też było, to siedzieliśmy zamknięci. Mój syn nie grał turniejów tenisowych, ja nie jeździłem na turnieje szachowe. I nagle ja się tak poczułem jakoś słaby, przygnębiony, że nie ma tych emocji, nie ma rywalizacji, że sobie konto na Bumaherce otworzyłem i zacząłem odstawiać, żeby coś się działo. Czyli jednak ta adrenalina sportowca uzależnia sportowcy trochę. Sportowcy są uzależnieni od tego. To kręci. To widać nawet. Znaczy, nie wiem, czy dobrze, że uzależnia, ale dobrze, że kręci. Że to daje cały czas uzależnienie. My na przykład, jak gramy w karty, nie wiem, towarzystwo pokera czasami gramy, no to muszą być jakieś minimalne stawki. Jak gramy na zgrupowaniu partie treningowe Blitza, no to musi być chociażby 5 zł symboliczne, żeby o coś było. No, gdzieś to tak sportowcy mają, gdzieś to podświadomie. Duch rywalizacji. Zostawka, ten duch rywalizacji, te emocje muszą być. No to ciekawe, odczarowałeś w ogóle mi świat szachu, wiesz, bo ja byłem takim statystycznym, wiesz, gościem, który myśli o szachach jako taki nudny, wiesz, pierdzi stołek, się przesuwa i tak dalej, a teraz pokazałeś mi w ogóle, wiesz, w tym jakąś taką pasję, ale nie tylko, wiesz, takie... Ten duch rywalizacji, ten stan takiej podwyższonej ekscytacji, to jest ciekawe. A jeszcze ostatnie pytanie w kontekście tego całego naszego holistycznego podejścia do funkcjonowania, do odżywiania, aktywności fizycznej. Powiedziałaś, rozmawialiśmy trochę o śnie, o takim przygotowaniu mentalnym. Tą rolę właśnie pełni trener, często psycholog, tak, czy dietetyk, czy trener personalny i to jest takie całe kombo. Czy jeszcze dodatkowo się suplementujecie w jakiś sposób? Bo suplementy dzisiaj są bardzo modne. Suplementy są w wielu dziedzinach sportu, ale w ogóle w wielu aspektach potrzebne, dlatego że jednak to nasze pożywienie nie zawsze nam dostarcza w 100% wszystkich makroskładników, które organizm potrzebuje, szczególnie przy jakimś nadmiernym wysiłku. Czy jakieś suplementy? Tak, stosujemy. Akurat ja i Janek troszkę inne stosujemy, bo ja akurat uczyłem współpracować z firmą, która Sativa Life, które produkty konopne tworzy i ja idę w tym kierunku i szukam rozwiązań bardzo ciekawych, które też w naszym tutaj środowisku, gdzieś generalnie w Polsce na skraju gdzieś się kojarzą źle i też jest duże pole, żeby ludzi tutaj uświadamiać, że konopie to nie jest marihuana, którą palisz. Jasne, rozmawiamy o olejkach CBD. Tak, olejki CBD i ja idę w tym kierunku i już widzę fajne efekty, bo i nauszyce mi pomaga i troszkę jak właśnie mam problemy ze snem. Jasiek z kolei współpracuje z firmą Zinzino i tam głównie chodzi o kwasy omega, coś tam paliło. Także temat suplementacji jest znany, tylko każdy gdzieś tam we własnym. Każdy szuka, no bo to są te tematy, które gdzieś tam nie do końca są odkryte, każdy swoje argumenty przedstawia. Jasne. I to jest wybór indywidualny. No, my do naszych cateringów również mamy jako pierwszy w Polsce suplementację dzienną, więc jeżeli się potrzebowali też do cateringu set suplementacyjny, to też takowy posiadamy. Tak, czyli set. To po wywiadzie. Tak, ale właśnie zrobiliśmy, współpracujemy też z taką tutaj trójmiejską firmą, która specjalnie dla nas przygotowała właśnie sety, czyli nie musisz mieć zbiorczego opakowania i sam sobie dawkować, tylko masz w tym secie już
konkretne suplementy. Konkretne suplementy. Wiesz co? To nie jest tajemnica, my to mamy od roku sprzedaży. Aha. Więc wejdź na naszą stronę i zerknij. Mamy 3 sety na odporność, na energię, czyli tutaj energię bym proponował i błonnik. Więc dla was zdecydowanie energia. Tam przez naszego dietetyka ze współpracy właśnie z laboratorium tamtej firmy suplementacyjnej stworzyliśmy takie sety. Też tam jest omega, wiesz, witamina D, C, takie podstawowe rzeczy, które są potrzebne do tego, żeby dobrze funkcjonować. Klasyczne. Nie chcę robić tutaj jakiejś przedłużonej reklamy, po prostu jest to, więc przetestujcie, żebyście też wiedzieli, wiesz, jak to później ewentualnie promować dalej w branży, bo tutaj myślę, że według szachowym jeszcze można by z tą suplementacją też, z tą świadomością suplementacji powalczyć, z tą świadomością, no generalnie świadomość jest, cieszymy się, że tendencja jest wzrostowa, ale świadomość jeszcze jest stosunkowo niska, patrząc globalnie, nie? Jednak wiesz, ten cały świat przetworzony, nasze markety i tak dalej pokazują nam na półkach całkowicie co innego niż my powinniśmy zjadać. I to jest trudne, nie? Bo to jest taka trochę walka. Jesteśmy programowani wchodząc, wiesz, do sklepu przez te kolorowe półki, tych wszystkich zakąsek, przekąsek i tak dalej i znajdujemy małą jeden mały regał ze zdrową żywnością. W którymś stand-upie coś tam było, jak ktoś ze stand-upery wypowiada, chodzi właśnie do supermarketu i mówi, że idzie na dział z tabliczką zdrowa żywność. Ja się pytam, to co jest na tych... Na tych pozostałych, nie? Skoro tu jest dział zdrowa żywność. No i to nie powinno być stand-upem, tylko to powinno być jakąś tragedią, bo tak. Faktycznie dzisiaj tak biznes funkcjonuje i że na to się pozwala, nie? Że na to się pozwala, że to, co nie do końca jest dla nas zdrowe, jest normalnie dopuszczalne do sprzedaży, do tego, żeby to spożywali. I to nas bardziej kusi, to jest bardziej dochodowe, firmy mają na to więcej pieniędzy, żeby też to reklamować. I się kółko zamyka, nie? Zgadza się. Myślę, że tutaj duża misja przed nami. Dokładnie. Przed tobą, w dziedzinie żywienia. Przede mną jako sportowiec. Trener, tak. Też spec swojej dziedzinie. Dzięki, Kamil, bo otwieram taki cykl wywiadów, wiesz, właśnie z nietuzinkowymi ludźmi. Z którymi chciałbym. Z którymi właśnie chciałbym rozmawiać o tym, co jest pasją w ich życiu, co jest życiem zawodowym, bo będę pewnie rozmawiał i z przedsiębiorcami, i nie tylko ze sportowcami, ale z przekrojem różnych ludzi. A to jest ciekawe, że w wielu aspektach jednak tym co my robimy w Rukoli, jest to tym takim łącznikiem, nie? To, co my dajemy dzisiaj naszym klientom, powinno być tak naprawdę w życiu każdego człowieka. Ale chcemy wyłapywać te historie i pokazywać tutaj naszym widzom to, jak bardzo odpowiednie podejście holistyczne do swojego funkcjonowania, nie tylko właśnie w kontekście żywienia, ale tej aktywności, snu, suplementacji, jakiegoś mentoringu, dbania o siebie, o myślenie, o pozytywne myślenie. Też o tym nie rozmawialiśmy, ale to też podejrzewam, że to nastawienie to jest tutaj ta twoja praca, nie? Tego pozytywnego nastawienia, zmobilizowania takiego, wiesz, tej rywalizacji, żeby to myślenie też było, nie? Bo myślenie w sporcie jest bardzo ważne. Się, nie? Głowa jest kluczem. Dokładnie. I chcę właśnie o tym rozmawiać w swoich wywiadach z różnymi ludźmi. I dziękuję ci, że otworzyłeś ten cykl. Dziękuję bardzo. Kamil. Będę oglądał następne. Było bardzo, bardzo merytorycznie dla mnie. Szczególnie, że ja mówię, nie znam szachów, ale już poznałem. Już poznałem i wiesz co, nie mam ochoty po prostu wrócić i dzisiaj z synem rozegrać partyjkę. No to. Wielkie dzięki. Dziękuję serdecznie.